Hej, cześć, witam serdecznie w najnowszym odcinku Zagrajmy w L.A. Noir. To jest Jack Kelso, a przed nami dzwoniący telefon. Więc nie bójmy się go odebrać. Pytanie, gdzie on jest? Mamy go tu. W takim razie jedziemy. Jack Kelso! Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. No jak teraz zachowa się Kelso? Poleci tam? Czy tam raczej nie poleci? Oczywiście, że pewnie tam poleci, ale czy sam? Byłoby to zbyt odważne z jego strony. Niemniej jednak, zaraz się przekonamy. Mamy jakąś nową lokację, mamy nową osobę jako Leland. Chociaż Leland nie jest wcale nową osobą. Dobra, weźmy sobie jakiśkolwiek samochód, to nie ma znaczenia jaki. No i lecimy do tej willi w takim razie. Majestatyczna posiadłość Lelanda Monroe. Okej. Na razie długo nie myśląc. Lecimy. Brakuje mi tu tego koguta troszkę. O, idealnie zaparkowane pomiędzy latarnią a potem. Jak widać można to zrobić. No to taka ciekawostka, że tak powiem. Tutaj nie ma co się specjalnie rozwodzić nad tematem. Lecimy w stronę tej posiadłości. Zobaczymy, czy czeka nam tam coś dobrego. Spodziewam się, że raczej koleś będzie chciał nas tutaj wyeliminować z gry. Ale Jack postanowił, że jednak tam poleci i zrobi tam porządek. W takim razie... jedziemy. Ciekaw jestem, jak sobie tutaj ta posiadłość też będzie wyglądać. To są raczej ludzie, którzy są bardzo bogaci. Więc ta posiadłość też raczej na biedną wyglądać nie będzie. Przynajmniej tak sądzę. A, jestem przekonany, że będzie nie inaczej. Pewnie na jakimś wzgórzu to będzie umiejscowione jeszcze. Okej, skończyły mi się drogi niestety w tamtą stronę. Ciekaw jestem, czy tutaj trzeba wjechać. Zobaczmy sobie mapę. My jesteśmy tutaj, tak, trzeba wjechać właśnie w tą uliczkę. No dobra. W takim razie nie krępujmy się. Zwiedźmy troszeczkę nowych rejonów, gdzie same posiadłości mają miejsce. Tak, tutaj będziemy sobie jechać teraz w lewo. Sorry za słupek. No i będziemy za chwilę na miejscu. To jest ta cała posiadłość tego pacjenta. Villa Lelanda Monroe, 23.00. Jak widać, panowie już na nas czekają, nie ma lipy. I to są przygotowani... A, to my jesteśmy jednak z tymi gościami. No prisoners. This isn't Pele Lu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of two at the ready. No dobra, czyli mamy tutaj team naszych zawodników. Mamy również tutaj całą tą posiadłość. No, wygląda na dosyć potężną. Wchodzimy. Headshot. Thank you.
zrobiłem tego gdzieś po cichu. Ja nic się tu mi specjalnie nie przejął. Okej, okay. Czy moi zawodnicy mogą ginąć? Kelso, chowaj się. Wyszła z tego płotu i schowaj się tutaj raczej. Dobrze. Tak się trochę przemieścili. No wypuść. Dobra, jednego mniej. Zostało jeszcze tylko raptem dwóch. One są, jednego widzę. No wykryj się tylko troszeczkę delikatnie. Dobra, jednego mamy z głowy, właściwie bez głowy. Jeszcze jeden. Wychyl się. Wychyl się, niech na ciebie nie czekam. Dobra, idę. Jeszcze 10 tutaj jest ukryty. Aha, tamten mój zawodnik niego strzela. No dobra. Czy to jest on? To jest mój. On gdzieś musi być tutaj, z drugiej strony tego żywopłotu. Dobra, jest ich tutaj jeszcze trochę więcej z tego, co widać. No dobrze. Pierwszy taki konkretny rozpiździel w tej grze. Dobra, spokojnie. Koncentrujmy się najpierw na tych, których widzimy. Tutaj widzimy jakiegoś zawodnika. Dostał serię. Ten zawodnik stoi obok jakiegoś... Dobra, poszedł headshot, ładnie wyszło. Wysokie noty za styl. Dobra, tam mamy następnego zawodnika. Proszę, tam pozwolił sobie na górę wejść od razu? No dobra, to w takim razie idźmy za nim. Widzimy. Byli tak niedyskretnie, schowajmy się. Daje sobie radę, chłopak. Dobra, gdzie oni są? Widzę jednego. Jednego mniej. Dobra, po naszej prawej już go nie ma. Czyżby tu byli wszyscy? Czy możemy tutaj wejść? Pytanie, że możemy. Tutaj troszeczkę żeśmy zrobili gościowy porządek z ochroną. Dzień dobry. Kurczę, trochę się zakręciłem niepotrzebnie. Myślałem, że tutaj już nikogo nie będzie. Jednego mniej. Jeszcze jednego mniej. Skoro walka w ciasnym pomieszczeniu, bierzemy shotguna. Okej. Okay. Tutaj chłopaki mają... Proszę, to bogato, bogato. Bilardy, bilardy. Z tej strony raczej nikogo nie spotkamy, bo tutaj żeśmy stąd przyszli. No dobra, idźmy więc tu. Tutaj mamy tego zawodnika jednego. Dobra, ten tutaj coś zaczął mówić, nie zdążył. Skończyć. Okej. Co tutaj? Tutaj nic. Mamy jakiś safe chyba z tego co widzę. Nie, to radio jest, kurczę. Radio czy kolumna? Nie wiem co to było, nieważne. Idziemy dalej. Kogo my tu mamy? No proszę. Mamy tutaj. You're a very sweet looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, princess. How about putting the cannon down? Dobra, tutaj była, że tak powiem, eliminacja. Chociaż Kelso niestety został ranny. I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Monroe,
Where are you, damn it? No właśnie, gdzie jesteś? Tutaj wyeliminowaliśmy jedną z niewiast. Spodziewałem się, że tutaj mogło coś tam w tym pokoju być. Teraz się przyjrzymy. Była jakaś sekretarka. Okej, myślę, że on tutaj gdzieś zaraz niedługo się powinien pojawić. Headshot. Może nie tyle co headshot, ale serducho. Dobra, chciałbym sobie wziąć tego shotguna. Shotgun nie jest najgorszą z broni, jaką tutaj widzieliśmy. Całkiem dobrze się sprawdza we wszystkim. Dobra, w takim razie wydaje mi się, że trzeba jednak wejść na górę. Dobra, biegnijmy tam po schodach. Zniszczmy go, póki leży. Jeszcze niepotrzebnie się wychyliłem. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, widzę go. Nie ma co, tutaj pan się na nas przygotował zdecydowanie. Postawił swoich, kurczę, szogunów. Wchodzimy. Spokój, cisza. Okej, to raczej nic nie widzę, nic nie stwierdzam. Wejdźmy tu. To pięknie. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Możemy go jeszcze kropnąć? Niestety nie. No dobra, w takim razie przyjrzyjmy się temu, co on tutaj ma ciekawego. Na pewno znajdziemy tutaj niejedną interesującą rzecz. Mamy gazetę, dobrze, do gazety dotrzemy. Najpierw zobaczmy sobie, co mamy tutaj. No proszę. Morelli. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. Okej. Mamy safe. A w safe'ie? No właśnie. Proszę bardzo. Więc miasto Los Angeles, Departament Policji w Kalifornii. Raport dochodzeniowy na temat doktora Harlana Fontaine'a. No i zobaczmy, co tutaj ciekawego doktor Harlan Fontaine uczynił. Fontaine zamieszany w sprowadzanie i dystrybucję narkotyków na obszarze Los Angeles i w rejonach podmiejskich. Wykorzystując posiadane przywileje zawodowe, wydawał on pośrednikom i narkomanom ogromne ilości przemyconej morfiny pod pozorem przepisywania leków swoim pacjentom. Między 18 lipca a 3 września 1947 roku dwóch podejrzanych, którzy tłumaczyli się, że to leki przepisane im w celu złagodzenia symptomów różnych chorób o podłożu psychicznym. Niektórzy z nich ukazywali dokumentacje mające potwierdzić te oświadczenia. Funkcjonariusze do końca aresztowań nie dopatrzyli się jednakże powiązań między tymi przypadkami i zaniechali dalszych dochodzeń z racji niewielkich ilości znalezionych substancji i faktu, że aresztowań dokonywały cztery różne oddziały: śródmiejski Hollywood, University oraz Highland Park. No dobra. 7 września 1947 roku, po długim przesłuchaniu podejrzanego Reginalda, wspólnika, który znał jako dobrze doktora Fontaine'a, zobacz zapis przesłuchania, Merrill zeznał, że pośredniczył w transakcji dokonanej do tej pory z zatrzymanym Williamem Boynesem Festerem, z którego był to Fontaine stroną. Fester był znany policji obyczajowej w Los Angeles jako wysoki rangą kurier mayora Harrisa Cohena. 29 sierpnia, 6 września, a później także 12 września 1940 dr Fontaine odwiedził sklep z odzieżą męską na Sunset Boulevard. Wiadomo, że sklep ten należy do mayora Harrisa Cohena. Każdy z tych wizyt trwał ponad godzinę. 14 września, dwa dni po jej ostatnim wizycie, dostała morfinę o wartości ulicznej wynoszącej 4
$1000 została przywieziona z domu w Brentwood do magazynu we wschodniej części Śródmieścia, gdzie ślad po niej zaginął. No, ciekawe rzeczy tutaj dr Fontaine ma na sumieniu. Ja niżej podpisany Roy R. stwierdzam, że dr Harlan Fontaine odgrywa istotną rolę w dystrybucji narkotyków w Los Angeles oraz że utrzymuje bliskie stosunki ze światem przestępczym. No proszę. Zalecam pozostawienie go pod ścisłą obserwacją, dopóki nie zostanie skompletowany dokument przygotowawczy. Z uważaniem starszy detektyw Royal, Wydział Policji Obyczajowej, 6 Oddział Policji w Hollywood. No proszę, czyli pojawia się tam tutaj Roy. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. No to już niestety nie. Zostały przez nas odkryte. Tutaj mamy co jeszcze? Mamy tutaj oczywiście te całe fundusz przebudowy przedmieść. Zaświadcza się, że jest właścicielem i tak dalej. To już wszystko do wypełnienia. No to świetnie. I'm guessing Vincent's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Ma tego tutaj trochę. Jak widać, jeszcze dodatkowo są jakieś pieniądze. Mamy tu jeszcze jakiś notatnik. No proszę, kto ile komu co wisi, tak? That's a hell of a payroll. A, to są liczba płac. Roy Earl. Proszę bardzo. Pieniążki sobie brali. Brali. No świetnie. Już to by było na tyle w temacie. Może jeszcze możemy gdzieś wejść. Stąd przyszliśmy. Okej, czas przejrzeć się tej gazecie teraz, w tym momencie. Co my tutaj będziemy mieli ciekawego? Aha, mamy jeszcze jakiś obrazek, gdzieś zdjęcie. Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack! Ah, call me an ambulance already! Dobra, dobra. Mistrzu. Dobra, przyjrzyjmy się gazetce. Fundusz przebudowy. Przenieść obecnie budowę 10 tysięcy nowych domów. No dobra. The fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso? An investigator for California Fire and Life has seen him. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney! All of your troubles are finally over. Let them go. Them drift away. No, czyli jak widać tutaj dr Fontaine nie pieści się, czyli Courtney poszedł w niebyt. Niestety już nic z niego nie wyciągniemy. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad.
Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! No okej. Okay. Czyli jakby nie patrzeć, Jack Kelso tutaj poleciał po całości. Całkiem interesująca misja, jakby nie patrzeć. Uprzejme zaproszenie zostało zakończone. Fundusz przebudowy przedmieści został zlikwidowany w sposób tradycyjny. Jak widać, znalezione poszlaki i właściwe decyzje na najwyższym z możliwych poziomów. Ocena również. Okej. Okay. W takim razie zobaczymy, jak to się dalej rozwiąże. Courtney'a nam tutaj Fontaine sprzątnął. Przynajmniej tak należy wnioskować. No ciekawie się robi, ciekawie. Okej. Okay. W takim bądź danym razie ja pomału się żegnam. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw naturalnie kciuk w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco. Tymczasem wszystkiego dobrego dla Ciebie i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym z odcinków Zagrajmy w L.A. Noire. Cześć.